Kuba, zgłoś się. Kuba, odbiór. Co mam robić, kierowniku? Co mam robić? Zaczynaj. Drodzy Państwo, 92 miliardy lat świetlnych to długość, szerokość i głębokość kosmosu. A specjalnie dla Was, dzisiaj, w Drodze Mlecznej, na planecie Ziemia, w Radomiu, w Resursie Obywatelskiej, rozpoczynamy fantastyczny wieczór. Lasery, kosmici, Hatsune Miku, elfy, odległe galaktyki i wiele innych niecodziennych zjawisk pojawiło się w sobotę 1 lutego na fantastycznym wieczorze w Resursie. Tematem imprezy było wszystko, co wiąże się w popkulturze z science fiction, fantasy, światami, które istnieją często jedynie w głowach tych, którzy je tworzą, albo na ekranach komputerów. Impreza rozpoczęła się od przedstawienia Podróż Ósma, opartego na tekście Stanisława Lema. Reżyseria Włodzimierz Mancewicz, scenografia Elżbieta Raczkowska. Wystąpili aktorzy Teatru Poszukiwań z Resursy Obywatelskiej. Szczególny był tu udział aktorek, które były słyszalne jedynie jako głosy kosmitów, członków organizacji Planet Zjednoczonych. Widzialny był jedynie Łukasz Dulemba, grający przedstawiciela Ziemian. A więc stało się. Jestem sekretarzem Ziemi w organizacji Planet Zjednoczonych. Czy ściślej kandydatem całej ludzkości. Za chwilę moją kandydaturę rozpatrzy Zgromadzenie Planetarne. W życiu nie odczuwałem tak potwornej tremy. Do 24 lutego otwarta będzie wystawa Fantastyczno-Fantazyjnie, na której można oglądać prace 11 radomskich artystów, m.in. Jakuba Strzeleckiego, Janusza Popławskiego czy Krystyny Joanny Szymańskiej. Zebranie nieziemskich dzieł zawdzięczamy komisarz wystawy Elżbiecie Raczkowskiej. Fani odmiennego rodzaju przeżyć skupili swoją energię na nieco innej rozrywce. Tuż obok galerii znajdował się posterunek Laser Tag Arena and Game Bar. Chwila nieuwagi i bang, bang, strumień śmiercionośnego lasera dopadał nieszczęśnika. Nieco dalej, tuż obok serwującej galaktyczne menu międzyplanetarnej stacji żywieniowej o nazwie Mama Leo 1 przycupnęli niepozorni klienci i klientki. Stół, jakieś figurki, plansze i grupa skupionych osób. O co chodzi? Zapytaliśmy przedstawiciela firmy White Tree, odpowiedzialnej za całe zamieszanie. Dzisiaj przedstawiamy gry planszowe oraz gry bitewne i karciane, czyli taką alternatywę dla telewizji, dla komputera czy konsol, ogólnie elektroniki. Troszkę powrót do takich korzeni rozrywki, gry familijne, gry fantasy, gry przygotowe związane z fantastyką. Dla każdego tutaj jakaś tematyka się znajdzie, jakiś rodzaj gry. Gladius, Kot i Maja to imiona prelegentów fantastycznego wieczoru w Resursie, którzy pozytywnie nakręcali swoich słuchaczy. Opowiadali m.in. o Stanisławie Lemie, holograficznych idolach, takich jak komputerowo wykreowana piosenkarka Hatsune Miku, czy LARPach, czyli Live Action Role Play, grach, których uczestnicy wcielają się w swoje postaci do tego stopnia, że światy fantasy ożywają. Jednym ze współorganizatorów całego wieczoru był Gladius, niektórym znany jako Przemysław Strzelczyk, prowadzący portal bzikul.pl. Zapytaliśmy go, dlaczego tak wiele osób nie tylko fascynuje się, ale wręcz wchodzi w światy stworzone w ich wyobraźni, w grach komputerowych czy filmach. Bzikul, sama forma, żeby nazwać taki konwent, wywodzi się z tego, że mamy no, bzika, prawda? Sama nazwa wskazuje, bzikul, mamy bzika.
Mamy plika na różne, na punkcie różnych odłamów popkultury. Tutaj akurat można zobaczyć, jest to fantastyka, manga, anime, film, teatr, muzyka, no praktycznie wszystko, co wiąże się z popkulturą tą współczesną. A co do zorganizowania tego typu eventu, po pierwsze, primo, dostaliśmy informację od Resursji Obywatelskiej, że coś takiego ma być organizowane, a my chcemy rozwijać kulturę fantastyczną w Radomiu. Każde większe miasto ma już swój duży konwent. Podczas fantastycznego wieczoru nie zabrakło muzyki z kosmosem w tle, którą zapewnili wykonawcy ćwiczący pod okiem i uchem Sylwestra Hernika i Marleny Beresińskiej. Wystąpiły zespoły Night Force, Rage Buff, Zespolone Siły Muzyczne oraz grupa wokalna Resursy. Ale chyba największym intergalaktycznym hitem wieczoru był występ grupy tanecznej Ogarni, również ćwiczącej w Resursie. Poprzedzony nie mniej fantastycznym występem najmłodszych tancerzy, czyli Przygarni. Było kosmicznie. Sponsorem wieczoru była firma HumanSoft, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla firm, statków kosmicznych, stacji planetarnych i wehikułów teleportacyjnych. Niech moc Resursy będzie z Wami. Już 2 marca na tej scenie w Resursie Obywatelskiej po raz 6 zostanie wręczona Nagroda Świętego Kazimierza ufundowana przez prezydenta miasta Radomia. Do tej pory laureatami byli m.in. Przemysław Bednarczyk, dr Sebastian Piątkowski czy Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia. Przypomnijmy, że Nagroda Świętego Kazimierza wręczana jest za kultywowanie oraz propagowanie kultury oraz dziedzictwa historycznego miasta Radomia. Liczą się tutaj w szczególności działania oraz wydarzenia, które podmiot lub też osoba otrzymująca nagrodę wykonały w ubiegłym roku, ale nie oznacza to, że osiągnięcia całego życia nie są brane przez komisję konkursową pod uwagę. Kandydatami do nagrody mogą być osoby prywatne, instytucje oraz stowarzyszenia.
Żeby zgłosić swojego kandydata, musicie Państwo ze strony www.resursaradom.pl ściągnąć formularz zgłoszeniowy i przynieść go do nas, do Resursy Obywatelskiej, do 19 lutego. Formularz możecie Państwo również wysłać pocztą, ale z zaznaczeniem, że musi on do nas dotrzeć właśnie do tego dnia, do 19 lutego. Ze zgłoszonych przez Państwa kandydatów laureata Nagrody Świętego Kazimierza wybierze komisja konkursowa.